happy for all those wireless fights and for the least and metal kids. Just get out of time. Twój kuzyn. Ja, bracie, nie wierzę własnym oczom. Taki nieubrany zajmie się tobą Alfredo, a ja przez ten czas rozprowadzę się. Alfredo? Alfredo? Alfredo czeka, to jest mój najbliższy współpracownik. Witam. Ładny domek. Jakim celu pan? A, tak, że jestem kuzynem Ala. No. No tak wiesz, mogę mu zaproponować coś w rynku. A co to ma? Łódki. To jest, nie wiem, czuleczko jakieś. Dobro, no, z Polski. Polskie narody ci. Dobro. Dobra, dobrze. Może aż się napiję. Dobra, Rosie. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever... Moi drodzy koledzy. Jest i Al, ale żeś się wstroił. Usiądę koło ciebie, mój kuzynie. Widzę, że dzisiaj po polsku, więc zapijemy się piwka. Nikt... Mówisz, a wyspa jest stawiamy. Tutaj leżę, normalnie. Chociaż może podam wam szklanki, panowie. No zdrówka, panowie, nie? Zdrowia. Za nasze interesy. Nasze interesy? O czym jest mowa w tym momencie? Bo nie rozumiem. Ale na to tak, że jest to łatwa sytuacja, że zrobiłem większą transakcję nie na południu. Prawie co ostatnio, moi drodzy koledzy, robiłem interesy z kolegami z północy, no i niestety oni wszyscy okazali się lojalni. Są ludzie, którzy mnie wydali i po prostu musiałem uciekać z kraju. Jakimi interesami się zajmowałeś, mój kuzynie? Były to firmy dla dorosłych, już tak, to był e-mail. Rozumiem, no opłacalny interes. Opłacalny, ale trzeba bardzo pilnować swoich spraw, gdyż wielu ludzi chce się dobrać do punktu. Słyszałem w sumie coś. Co słyszałeś? O pewnym uciekinierze. I była tam mowa o pornografii, ale zastanawiam się... Czy wystąpiło? Dlaczego dziecięcej? Czy wystąpiło to moje imię? Że od kogo to usłyszałeś? Gdzie to usłyszałeś? To po Bostonie różne rzeczy Bostonie? Kręcą się. Ale jak się to, powiedz mi, jak można tak wykorzystywać małe dzieci. Ja jestem po prostu przedsiębiorcą. Ja nie mam nic wspólnego. Zainwestowałeś. Zainwestowałeś. Ja opłacam ludzi, ale są nie zasady. Są zasady. Moralne. Nazywasz się Włochem. Ale przyznałeś się. Jesteś Włochem, tak? To ty. Dlaczego? Pornografia dziecięca. Wpadka. Niestety. Jakoś trzeba na życie zarabiać. Oj kuzynie, dobra, to powiedz może, czego teraz w tym momencie tutaj szukasz, gdy spaliłeś hodę naszej rodziny w taki bezczelny sposób. Gdzie słyszałeś te plotki? Jak już powiedziałem, wiesz kim jestem. Jesteś moim kuzynem. Jestem Alza Capiorda. W Bostonie wiem wszystko. Brakowało tylko szczegółów, żeby nasze rodzinne nazwisko... Tak, bo szczęścić. No, czarna nasza rodziny. Kolego, ty nie jesteś z naszej rodziny, więc się nie wtrącaj. To jest moja prawa ręka. Zachowujesz się jakbyś był tutaj od zawsze. Ale ja mu nie wierzę, ja mu nie ufam. Sprawdzałeś go? Nie wiem, najpierw sprawdźmy może, czego tutaj w takim razie szukasz. Dziewczynki mamy, ale nie takie młode. Słyszałem również pewnych ludzi, że prowadzicie pewną działalność. Otóż chciałbym się do nas dołączyć, ze wszystkich jestem. Ale my nie zajmujemy się pornografią dziecięcą. No cóż.
Znasz się dobrze na tym programie, czyli mógłbyś w jakiś sposób być tam przydatny. Znam dobrych ludzi, którzy mogą wam pomóc skręcić biznes. Nie, ja się tym nie zajmuję osobiście, jak już powiedziałem. Ja zajmuję się spirytusem, koką, wszystkim, co wlezie, ale nie... włączyć. Vincenzo, po prostu chodzi mi o to, że w naszej organizacji, w naszej siatce, ty byś się tym zajął. Dostałbyś pieniądze, dostałbyś pomagierów. Pomagierowie ma swoi. Zaufano. Mówią ich jeszcze, niewielu z nich zostało we Włoszech. No Alfredo, wiesz, jeśli byś ty... Ferrari dziewczyny, wszystko wiesz do dyspozycji. Zajmiesz się... Mały chłopcy też. Tak więc, mój drogi kuzynie, jak już powiedziałem, możesz być i będziesz tam przydatny. Zajmiesz się pornografią, nie dziecięcą, ale pornografią. Zostaje do dyspozycji wszelką waszą pomoc finansową. Oczywiście wszystko musi się ostatecznie mi opłacać. Ludzi, pamiętasz, ludzi mam swoich. Sprowadzę ich zło. To są moje zaufani ludzie, którzy jeszcze zostali. A są pełnoletni? Za kogo ty mnie uważasz, kuzynie? Za pedofila chyba. Za pedofila? Jakie to macie postawę, żeby mnie sądzić, że jestem pedofilem? Uciekłeś z kraju? Czysty zysk! To jest inwestycja. Dobrze, rozumiem. Więc zajmiesz się tym. Tylko pamiętaj, mój drogi kuzynie, że ostatecznie jest jedno prawidło, które zawsze się sprawdza. Moral z tej bajki jest prosty i winien powszechnie być znany. Kto mnie próbował wydymać, ten sam będzie dymany. Tak więc, moi drodzy, szykuje się przemocarne trio. Wielkie duże trio. Jak to powiedział Alfredo, Buda, Koks i Dziw. Dokładnie. Syna będzie nam przyświecać. Aha. Czyli sądzisz, że moi informatorzy mogli być tymi, którzy ciebie wystawili, przez których wpadłeś? Ale jeżeli nie, to oni wiedzą coś i mogą nas doprowadzić do tych, którzy to zrobili. I chciałbym, kuzynie, żeby... Kuzynie, mój kochany, zajmę się tym. Nie jednego mam już na swoim koncie i kilku więcej nie zaszkodzi. Dokładnie. Co powiesz? Alfredo. Ty wiecie co, panowie? Co jest? Ja idę poruchać. Ale czadowe kapcie! Uwieram, nie? Nie ma normalnie, no ludzie patrzcie, no jakie kapcie! No ja pierdolę! No,